Kolejna uchwała dotyczy sprawy projektu dzielnicy siedliczą-pilotażowej do dzielnicy siedliczą-pilotażu budżetu partycypalnego w Krakowie. Ponieważ ten temat, że tak powiem, nie jest tematem do końca znany, a są Pani, tak? Tak. Są Państwo, są tego, no ja bym proponował, żeby po prostu Państwo prowadzili nas w ten temat i żebyśmy potem na spokojnie, że tak powiem, pewne rzeczy w tym momencie my przedstawiamy, gdzie to jest. No, więc bardzo proszę ewentualnie o prowadzenie Państwa radnych to, co Państwo uważacie, na czym polega w ogóle ten projekt i cały ten budżet partycypacyjny, żeby radni w trakcie mieli, że tak powiem, jasność. Jak najbardziej. Dzień dobry Państwu. Przede wszystkim dziękuję serdecznie za to zaproszenie i umożliwienie. Obiecuję krótkiego przedstawienia tego projektu. Dziękuję tym, którzy nas zaprosili w takim razie. Zarząd nas zaprasza. Dziękujemy zarządowi. A Państwa będziemy bardzo chętnie chcieli przedstawić Państwu ten program oraz nasze stowarzyszenie. Bardzo krótko, Stowarzyszenie Pracownia Obywatelska, to też się Państwu te informacje należą, kto za tym projektem stoi. Jesteśmy autorami i realizatorami projektu dofinansowanego ze środków Fundacji Batorego, projektu, który jest projektem pilotażowym i jest nim objęty cały Kraków i wszystkie dzielnice. W tym momencie trwa aktualnie wybór tych dzielnic i zgłaszanie się dzielnic do naszego projektu, stąd też nasza obecność u Państwa. Projekt Dzielnice się liczą, sam tytuł również sugeruje to, że chcemy tutaj pracować nad wzmocnieniem pozycji rad dzielnic, ale też tej pozycji poprzez większą jeszcze rozpoznawalność Państwa wśród mieszkańców, poprzez taki pomysł, który jest dosyć już starym pomysłem w Polsce, on dopiero od zaledwie 2 lat tak dobrze zaczął funkcjonować, a ten rok jest tak naprawdę wybuchem tego pomysłu, a dotyczy on budżetów partycypacyjnych. I już Państwu wyjaśniam, bo słowo jest na razie niefajne i trudne i na pewno nie będziemy o nim rozmawiać z mieszkańcami, ale partycypacja w tym rozumieniu, które chcemy stosować, to również coś, co Państwo tak naprawdę tutaj realizujecie, czyli włączanie tych decyzji mieszkańców do wspólnego obiegu. Tak? Jeżeli Państwo jako przedstawiciele swoich mieszkańców właśnie decydujecie tutaj o tych rzeczach, które są dla nich ważne, to my mamy dla Państwa taką propozycję, żeby zrobić to wspólnie z mieszkańcami i miałoby to dotyczyć jakiejś części budżetu, którą Państwo dysponujecie. No oczywiście mamy już całe rozeznanie dotyczące tego, w jaki sposób budżety dzielnic wyglądają. Mamy również wiedzę, informacje, jesteśmy po wielu rozmowach. Partnerem tego projektu jest miasto Kraków, więc mamy tutaj, jesteśmy w stałym kontakcie zarówno ze skarbnikiem filiałem, jak i przewodniczącym Rady Miasta, który objął patronat nad tym projektem, więc jesteśmy tutaj również dobrze ukonstytuowani, jeżeli chodzi o możliwości realizacji tego wspólnie z Państwem. A dotyczy to możliwości wyłonienia przez mieszkańców, przez no de facto Państwa wyborców, wyłonienia tej części pieniędzy, na którą Państwo zdecydujecie się przeznaczyć mieszkańcom do zagospodarowania. Chodziłoby o to, żeby mieszkańcy podczas spotkań, które my będziemy organizować wspólnie z Państwem i dla Państwa, żeby mieszkańcy podczas tych spotkań zechcieli najpierw podczas pierwszego spotkania zdiagnozować problemy, które dotyczą ich najbliższego otoczenia, potem żeby zechcieli mieć propozycje, to jest ten ważny moment tutaj w projekcie, żeby zechcieli mieć propozycje, jak to zrobić. To jest również wielka waga edukacyjna tego projektu, podczas którego to mieszkańcy dowiadują się tak naprawdę o Państwa pracy, o tym, z czym się na co dzień, czy tam podczas rad spotykacie i co robicie. I ten etap edukacyjny jest tutaj w tym projekcie bardzo istotny, ponieważ mieszkańcy również się dowiedzą, jakimi pieniędzmi dysponuje dzielnica, jak trudnym zadaniem jest tych pieniędzy rozdzielenie. Mieszkańcy dowiedzą się również, ile od Państwa tak naprawdę zależy. I naszym pomysłem jest to, żeby w tych dzielnicach, które wejdą do naszego projektu, żeby przeprowadzić, a wejdą 3 dzielnice, bo na tyle pozwala nasz projekt i budżet naszego projektu, tego nie powiedziałem na początku, 3 dzielnice zostaną wyłonione, w 3 dzielnicach będziemy to realizować i chcielibyśmy, żeby w tych
trzech dzielnicach mieszkańcy podczas takich czterech spotkań, tak jak powiedziałem, identyfikowali potrzeby, zgłaszali swoje propozycje, potem debatowali również, deliberowali o tym, która z tych propozycji zostanie wybrana i na koniec wykonanie tych propozycji. Mówimy o procesie, który będzie przebiegał przez cały ten rok, a dotyczył będzie oczywiście środków na rok kolejny, więc też taki długi proces decyzji. Podczas całego procesu będzie z nami współpracował ZIKiD, bo też Państwo takie pytania, już jesteśmy na tych spotkaniach z radami, więc wiemy, że Państwo macie takie pytania dotyczące tego, jak będzie to realizowane, jeżeli chodzi o możliwości w ogóle realizacji potem tych projektów, które mieszkańcy wybiorą. ZIKiD będzie na bieżąco weryfikował też pomysły mieszkańców. Mamy tutaj od nich. Nie tylko ZIKiD, inne jednostki realizacyjne. Tak, ja mówię o ZIKiDzie, no bo najczęściej z tymi problemami, z którymi mieszkańcy się spotykają i które potem zgłaszają jako projekty do budżetu partycypacyjnego, są zazwyczaj projekty, które dotyczą infrastruktury, ale być może mieszkańcy będą również mieli pomysł na zorganizowanie wieczorku poetyckiego, wtedy tych już pytałem, ZIKiD się wieczorkami poetyckimi nie zajmuje. I to już od nich taką deklarację otrzymaliśmy. Więc teraz ja zostawiam Państwa z takimi informacjami, bo bardziej liczę na to, że Państwo będziecie chcieli nas dopytać o szczegóły tego projektu. Jeszcze kilka chciał uzupełnić. No i przekazuję głos Agnieszce. Bardzo mi miło, Agnieszka Dziewitek, Stowarzyszenie Pracownia Obywatelska. Jeszcze kilka rzeczy odnośnie uzupełnienia tego, o czym możemy mówić. Cały ten proces konsultacji chcielibyśmy rozpocząć mniej więcej w miesiącu maju. W miesiącu maju i czerwcu chcielibyśmy odbyć trzy takie główne spotkania konsultacyjne, na których właśnie będą diagnozowane pewne problemy, z którymi mieszkańcy mają do czynienia. I teraz no też pytanie, czy będziemy kierować, jeżeli Państwo by się zdecydowali wejść do tego pilotażu, czy mówimy tutaj o całej dzielnicy, czy mówimy o jakimś jej wybranym fragmencie, bo z tych rozmów, które odbywamy z poszczególnymi dzielnicami wynika i to też trochę się przykłada na możliwości, jakimi dysponują dzielnice, jeżeli chodzi o wyodrębnienie tych środków. Mówimy tutaj o środkach rzędu no, kilkudziesięciu tysięcy, tak? Więc no, pytanie, czy mając do dyspozycji takie kwoty, chcielibyśmy konsultować je z mieszkańcami całej dzielnicy, czy z mieszkańcami jakiegoś, nie wiem, czy wybranego obszaru, czy dwóch, trzech osiedli, czy jednego osiedla. Tutaj zdania są podzielone wśród dzielnic. Niektórzy uważają, że to trzeba dla wszystkich mieszkańców dzielnicy, bo nie da się takiego jednego obszaru wyodrębnić, a niektórzy naszym zdaniem no chyba to jest bardziej takie adekwatne podejście, decydują się na wyodrębnienie tego konkretnego obszaru, na którym się odbywają konsultacje. I teraz przed wakacjami chcielibyśmy mieć listę projektów, które zostaną zgłoszone przez mieszkańców do oczywiście wysokości, te projekty robimy cały czas tej kwoty, o której Państwo by zadecydowali, oczywiście deklarując się na przystąpienie do pilotażu. I teraz w czasie wakacji jednostki realizacyjne i miasto mają czas na zweryfikowanie tych projektów pod względem formalnym, prawnym i w ogóle możliwości przeprowadzenia takiego pomysłu. No wiadomo, że mieszkańcy, umówmy się, nie dysponują taką wiedzą, jak dysponujecie Państwo, ale też gdyby zanim dojdzie do tego etapu weryfikacji przez jednostki realizacyjne i przez miasto, chcielibyśmy, aby już odbywała się taka wstępna selekcja projektów na etapie spotkań konsultacyjnych, czyli będziemy zapraszać urzędników z ZIKiD-u i z innych jednostek realizacyjnych, żeby przychodzili na te spotkania z mieszkańcami i jeżeli będzie się pojawiało coś naprawdę nierealnego, co już na pierwszy rzut oka będzie wiadomo, że nie da się tego wykonać, bo czy kwota jest za duża, czy właśnie na przykład inwestycja miała być zrealizowana na terenie nienależącym do miasta, no to taka osoba od razu będzie o tym mówić, żeby po prostu ograniczyć ilość tych projektów złożonych przez mieszkańców i powiedzmy, że taką pierwszą wstępną selekcję one by przeszły już podczas tych trzech pierwszych spotkań. I teraz mamy czas wakacji na ostateczną weryfikację przez miasto i we wrześniu odbyłoby się głosowanie mieszkańców, czy to dzielnicy, czy tak jak mówiłam, tego określonego obszaru, głosowanie, które wyłoniłoby projekt bądź projekty, w zależności od tego, ile popłynęłoby środków ten jeden projekt, czy coś by jeszcze zostało w ramach tych kwot, które Państwo zdecydują się mieszkańcom umownie rzecz biorąc przekazać do dyspozycji.
I wtedy taki projekt byłby przez Radę zgłoszony do miasta jako ten projekt, który będzie w przyszłym roku realizowany w ramach środków priorytetowych. I też jeszcze jedna taka rzecz, o której Przemek nie wspomniał do tej pory. My zamierzamy wystąpić do prezydenta, jak i przewodniczącego Rady Miasta w związku z tym, że realizujemy ten projekt w partnerstwie z miastem i pod patronatem honorowym przewodniczącego Rady Miasta. Zamierzamy wystąpić o dodatkowe środki z przyszłorocznego budżetu, czyli rok 2014, dla tych trzech dzielnic, które zdecydują się na wejście w pilotażu, jako pewnego rodzaju taka, nazwijmy to, no nie tylko ratyfikacja, to taki czynnik motywujący do tego, żeby pobudzać aktywność mieszkańców, tak? No bo umówmy się, że tego rodzaju projekty, one będą wymagały pewnego rodzaju starań, tak? Że będziemy musieli rozpromować tą informację, że konsultacje się odbywają. Będziemy chcieli też zrobić pikniki w tych trzech dzielnicach, takie integracyjne dla mieszkańców, na którym mamy środki w naszym budżecie. Gdyby więc to są też środki takie zewnętrzne, które można powiedzieć, że przekażemy tutaj na działania integracyjne skierowane do mieszkańców. Oczywiście wiadomo, że sytuacja miasta finansowa jest taka, że w tym momencie nie jesteśmy w stanie powiedzieć, czy otrzymamy pozytywną odpowiedź na taki nasz wniosek. Niemniej jednak z takim wnioskiem zamierzamy wystąpić i już pierwszy sygnał do pana skarbnika i do pana prezydenta w tym kierunku wyszedł. Także jeżeli państwo macie jakieś pytania, to bardzo proszę. Przepraszam bardzo, panie radny Batku. Ja bym zapytać państwa, ile fundacja Batorego do tego chce dołożyć? Finansowo. Fundacja Batorego finansuje całość projektu. Nie dokłada, tylko finansuje całość naszego projektu, czyli koszt przeprowadzenia konsultacji, koszt dokładania. Ja nie pytam konkretnie do danego, będzie załóżmy, że zatwierdzony, dojdziemy do porozumienia. Czy państwo coś dokładacie do tego interesu? Nie. Do tego, co Rada Dzielnicy przekaże. Chyba byście nawet państwo nie mieli możliwości przejąć od Fundacji Batorego do tych środków, więc chyba to jest. Możemy tylko od miasta dostać. Dokładnie. To jest właśnie to, o czym ja mówiłam, że my o takie środki od miasta wystąpimy. Natomiast Fundacja Batorego nie warto. Nie nadaje nam. Ale gminy nie mamy osobowości prawnej. Zrozumcie państwo, to jest jasna sprawa. Rozumiemy wszystko, tylko trzeba. Ja spytam tak, czy państwo żeście gdzieś taki projekt przeprowadzali? Powiem tak, że my jako Stowarzyszenie Pracownia Obywatelska nie, natomiast my współpracujemy z partnerem z Łodzi, ze Stowarzyszeniem Opus, które w 2011 roku zrobiło taki projekt tam w jednostkach pomocniczych w Łodzi. I tam wziął udział 5 jednostek pomocniczych. No i efektem tego jest to, że właśnie w tym roku, przepraszam, to było w 2012, więc w tym roku jest te 5 projektów realizowanych. A czy jakaś dzielnica w Krakowie już wyraziła zgodę na udział? Powiem tak, że w tej chwili trwa rekrutacja do najbliższego piątku, czyli do 22. Już mamy pierwsze zgłoszenie, ale na razie wolelibyśmy o tym nie mówić dopiero. Czyli która z dzielnic przystąpiła już do tego projektu? Zgłosiła akces, natomiast spodziewamy się zgłoszenia od więcej niż trzech dzielnic, dlatego będziemy po zamknięciu naboru, czyli po 22 marca, czyli to jest najbliższy piątek, będziemy się indywidualnie spotykać ze wszystkimi dzielnicami, które zdeklarowały chęć przystąpienia do tego projektu, żeby uzgadniać z nimi szczegóły, jak radni sobie to wyobrażają, jak ewentualnie mogliby się zaangażować w promowanie tego procesu konsultacji wśród mieszkańców. A ja jeszcze chciałam zapytać, jakie będą kryteria wyboru trzech dzielnic spośród na przykład 13, które teoretycznie wyrażą akces? Oczywiście, to wszystko jest jak gdyby jasne i też podane do publicznej wiadomości. Ja państwu powiem, że to będzie tak, przede wszystkim to będzie wysokość środków, jakie radni zadeklarują. Po drugie, to będzie motywacja też państwa radnych do zaangażowania się jakby w udział w tym pilotażu, to znaczy jaką tutaj byście widzieli dla siebie rolę w kwestii promowania spotkania z mieszkańcami, czy państwo radni chcielibyście brać udział w takich spotkaniach. I jeszcze takim kryterium będą też dodatkowe doświadczenia poprzednich lat w prowadzeniu tego rodzaju konsultacji z mieszkańcami. Ja tylko dopowiem, drodzy państwo, nam naprawdę bardzo zależy na tym, żebyście państwo w ramach tych spotkań z mieszkańcami chcieli brać udział. Tak? To też będzie jeden z tych kryteriów, które dla nas będą przekonujące do tego, że państwo
No mówiąc krótko, nie będzie to robione wbrew państwu, bo nie na tym ten projekt ma polegać, tak? Bo to ma być projekt, który umożliwi państwu większą, silniejszą współpracę z mieszkańcami, więc te rady, które jakby chcą tutaj i w tych spotkaniach uczestniczyć z mieszkańcami i wypracowywać te założenia, poznawać też w ramach tej pracy dotyczącej analizy potrzeb przez mieszkańców, no to wszędzie tam będziecie państwo dla nas i wsparciem, i też będziecie konieczni do tego procesu. No ja proszę pana, ja powiem tak, no to jest świetny pomysł, tylko tak naprawdę każdy radny, który jest z danego okręgu, świetnie zna potrzeby mieszkańców, spotyka się z nimi na co dzień, na ulicy, wie gdzie jest dziura, gdzie jest lampa do wymiany, gdzie jest naprawa, i tak naprawdę to my jesteśmy świetnie sami zorientowani, co, gdzie są jakie braki, i to tu cały czas robimy. To jeśli ja mogę. Bo to jest fantastycznie, jeżeli państwa radni rzeczywiście mają taki kontakt z mieszkańcami, to my jesteśmy tam podziwne. Natomiast jak mówię, co w takiej sytuacji? Nam zależy przede wszystkim na tym, żeby tych mieszkańców, którzy interesują się tym, co się dzieje w dzielnicy, czym się zajmuje rada, z jakimi problemami mogą udać się do rady, gdzie się znajduje siedziba rady, żeby ich było więcej. Bo z naszych badań, które wykonaliśmy przed w ogóle aplikowaniem o środki do tego projektu, wynika, że wygląda to dosyć kiepsko, mówiąc tak najogólniej. Przytoczę kilka takich danych. Jeżeli chodzi o znajomość tego, gdzie znajduje się siedziba rady dzielnicy, czy znajomość... Ale nie. Chodzi o taką ogólną świadomość bez zaglądania do internetu, gdyby na przykład coś się wydarzyło i każdy musiał mieszkanie zadecydować, ja teraz idę do mojego radnego, do mojej rady. No to tutaj mieliśmy około 16-17% pozytywnych odpowiedzi, że ci ludzie wiedzą, gdzie znajduje się w ogóle siedziba rady. Tak? Kto jest w ogóle w Radzie, jakieś nazwiska. No, chcielibyśmy, żeby jeżeli z państwa strony to kontakt z mieszkańcami wygląda tak, jak państwo opisujecie, to naprawdę my bardzo serdecznie gratulujemy, ale cały czas uważamy, że ze strony mieszkańców ich aktywność nie jest na takim poziomie, żeby faktycznie ta współpraca była dobra. Jeszcze, drodzy państwo, jedna liczba w takim razie, bo my też chcemy przekonać tych mieszkańców, którzy na państwa nie głosowali, tak? Ale chodzi nam o tych, którzy nie poszli do wyborów, no bo jednak wybory do rad dzielnic to było 13% frekwencji, więc jakby tutaj będziemy też poprzez ten projekt chcieli angażować tych mieszkańców, którzy no niestety w tych wyborach nie uczestniczą. Więc mam nadzieję, że to również będzie powoli przy tego typu projektach partycypacyjnych wzrastać również ten bardzo ważny dla państwa wskaźnik tego mandatu tak naprawdę. Tutaj pani miała jeszcze. Nie, czy ktoś z państwa jeszcze chce naszych gości przepytać? Dziękuję. Dziękuję bardzo za prezentację. Proszę państwa. Państwa proszę o pozostanie, bo akurat będziemy teraz procedować ten projekt uchwały. Proszę o przedstawienie. Proszę państwa, jako zarząd zastanawialiśmy się nad tym problemem i uważamy, że to, co napisaliśmy w uzasadnieniu, ja pozwolę sobie to przeczytać na spokojnie. I potem Rada Dzielnicy 9 Zagłębia Wybory Fajańskie zainteresowana poszerzeniem form współpracy z mieszkańcami dzielnicy oraz zwiększeniem zaangażowania mieszkańców w podejmowanie decyzji odpowiadających na realne potrzeby lokalnych społecznych. Zebrania i spotkania z mieszkańcami istniejące w dotychczasowej praktyce działalności Rady dzielnicy są formą kontaktu, która powinna ewoluować w kierunku rozszerzenia współpracy z mieszkańcami skutkującej wymiernymi efektami. Dzielnica jest zainteresowana w działaniu na rzecz promocji Rady Dzielnicy, zwiększenia integracji mieszkańców, poznania oraz zrozumienia przez nich problemu dzielnicy i jej funkcjonowania oraz kompetencji Rady Dzielnicy. Opowiadam się za większym zaangażowaniem dotychczas mieszkańców dzielnicy w aktywnym uczestnictwie w procesie diagnozowania potrzeb, typowania zadań oraz budowy projektu budżetu zadaniowego finansowego dzielnicy. Jesteśmy za wypracowaniem realnych, efektywnych i w miarę reprezentatywnych form udziału mieszkańców dzielnicy w decydowaniu o jej przyszłości.
Realizacja powyższych celów jest możliwa w naszej ocenie poprzez przystąpienie do projektu Dzielnice Sieliczą, pilotażu budżetu partycypacyjnego w Krakowie. Oceniając praktycznie pewne zadania, które mogły być u nas realizowane w dzielnicy, a z różnych przyczyn nie są realizowane, myślimy to zadania zarówno, że tak powiem, z zakresu, powiedzmy, infrastruktury takiej, tej remontowej, myślę o drogach chodnikach, jak też infrastruktury, powiedzmy, komunikacyjne. Uważamy, że w momencie, kiedy ten program zaistniał w sposób realny i państwo tej fundacji pozyskaliby, że tak powiem, środki, tak zresztą było na konwencie przewodniczących, deklaracja była, że tak powiem, skarbnika, który tam co prawda na razie widział tą deklarację w wysokości tych 60-70 tysięcy na razie, powiedzmy, na te trzy projekty. Po prostu uważamy, że byłoby to coś, co praktycznie pozwoliłoby być może na zrealizowanie czegoś, co praktycznie planujemy, a co na przykład nam nie wyjdzie w tym roku, a może praktycznie być, że tak powiem, wypracowane, przygotowane w tym roku, a realizowane przez mieszkańców, jako że sami też jesteśmy mieszkańcami i powiedzmy też, że tak jak powiedziała Ewa, czujemy te praktycznie potrzeby i być może jesteśmy w stanie naprzemienić, w którym kierunku, że tak powiem, pójdą głosy mieszkańców, jeżeli praktycznie nastąpią jakieś konsultacje z określonymi grupami mieszkańców. I dlatego proponujemy, przygotowaliśmy projekt do przystąpienia. Natomiast ponieważ kryterium przydziału, znaczy kryterium wyboru są między innymi środki oraz oceniając ewentualnie, że potrzeby, że realizacja, powiedzmy, takich konkretnych zadań u nas, to jest w ramach, powiedzmy, tych, powiedzmy, już konkretnych środków. No ja powiem wprost, na przykład, gdyby była kwestia, że tak powiem, tego typu budżetu i gdyby mieszkańcy, na przykład ja nie będę, że tak wypowiadał się za inny rejon, ale na przykład Cegidnia, no to powiedzmy jedną z głównych ulic dzielnicy, oprócz ulicy Zdunów, ulicy Żywieckiej, jest ulica Borsucza, która w tej chwili ma szansę być demontowana do ulicy Odrzańskiej. Taką samą szansę, że tak powiem, stoi przed ulicą Żywiecką, która na tą sprawę wymaga, że tak powiem, podbudowy i teraz być może mieszkańcy by się wypowiedzieli na ten temat. Wobec tego uważam, że ta suma, którą powinniśmy zadeklarować, powinna być sumą taką w miarę sensowną, a nie pozwalającą na jakieś takie dziwne ruchy, nie dające, że tak powiem, żadnego realnego zadania. Przypominam, że powiedzmy jakieś sumy takie, o których można remontować coś sensownego, jest praktycznie powyżej 50 tysięcy. Dlatego projekt uchwały jest w brzmieniu, tyle tylko, że właśnie to jedno niedopatrzenie. Nie to niedopatrzenie, tylko praktycznie moje złe zrozumienie, że tak powiem, wydziału tego legislacyjnego. Mianowicie, znaczy, ponieważ ta suma, która to dotyczy deklaracji sumy na rok 2014 i tego nie ma, bo czytam paragraf pierwszy uchwały. Deklaruje się przystąpienie Rady Dzielnicy 9 Agrym Boryfańskiej do projektu Dzielnicy Sieliczą pilotażu budżetu partycypacyjnego w Krakowie w ramach środków będących w dyspozycji Rady Dzielnicy, który powinno być w roku 2014, w roku 2014 jest to za Rady Dzielnicy, a deklaruje się przeznaczenie kwoty 75 zł na powyższy projekt. Ja to tak trochę, co muszę uczciwie powiedzieć, uważam, że jeżeli mamy wchodzić, to powinniśmy praktycznie zrealizować jakieś sensowne zadanie, któryś z tych mamy w tym momencie z pomocą państwa i z pomocą Rady Miasta, który będzie zainteresowany, gdybyśmy się zakwalifikowali, zrealizowanie tego zadania, bo będzie chciał pokazać to zadanie. Potem mamy szansę zrealizowania tego zadania. Wobec tego w tym momencie, gdybyśmy jeszcze do tego dostali jakąś kwotę, a wierzę, że państwo będą chcieli, że tak powiem, jednak pozyskać środki, zresztą była deklaracja skarbnika, że będzie chciał to, to w tym momencie jesteśmy w stanie, że tak powiem, w miarę realnie zrealizować coś rzeczywiście sensownego w 2014 roku, przypominając to rok wyborczy. Dziękuję bardzo. Proszę. Mam jeszcze pytanie do państwa. Czy te kwoty deklarowane przez poszczególne dzielnice, różne, nasza jest taka, inna będzie miała inną,
składają się na dofinansowanie tych trzech dzielnic, które wygrają. Czy jeśli my nie wejdziemy do tych trzyosobowych dzielnic, to środki zostaną u nas? Tak, tak, oczywiście. Dokładnie. To są nasze środki. One w dalszym ciągu zostaną Państwa, no bo będą będziecie Państwo realizować. Tak, tutaj się nic nie zmienia. Nie. To jest tylko otwarcie furtki. Otwarcie na furtki, żebyśmy byli traktowani poważnie i tak dalej. Weszli do zadania pilotażowego, to dostaniemy pewne powiększenie środków. Nie? Tak, na to nie obiecuje. Znaczy nikt nie obiecuje, natomiast jeszcze raz podkreślam, co było, że tak powiem, wypowiedź na konwencie. I była wyraźna deklaracja skarbnika. Skarbnik nie jest chętny na jakiejkolwiek deklaracji. On jest chętny raczej do tego, że przychody nie dorównują wydatków. Natomiast nie jest do rozdawnictwa tego, wobec tego, że deklaruje jakąkolwiek... Proszę Państwa, może łaskawie... Znaczy ja mogę coś zapytać? Tak, proszę. Czy Państwo? Czy może Państwo nie poczekali jakby z propozycją przystąpienia Rady do programu, w momencie, w którym będzie wiadomo, jakie środki Rada może pozyskać w ten sposób. Ja bym wyjaśnił, zgodnie z procedurą, do realizatorów powinniśmy niebawem zgłaszać, to jest ten czas, kiedy zgłasza się wstępne projekty, ja tak? Nie mamy takich procentowych gwarancji, że te środki uda się pozyskać. Czekając na taką gwarancję, to my byśmy przyspali cały ten czas, kiedy powinny się już odbywać konsultacje. Więc Państwo, jeżeli zadeklarujecie się na wejście do projektu, tak jak zresztą inne dzielnice, to deklarujecie się z tym udziałem bez gwarancji, że dostaniecie te dodatkowe środki. To jest, powiedzmy, jakaś gratyfikacja ekstra, która, no właśnie nie nazywamy tego marchewką, bo w tym momencie jej nie ma, tak? Ona może będzie, ale niekoniecznie. Więc to jest po prostu coś, co my będziemy zabiegać, ale nie znając efektu. Ja wspomogę Państwa w końcu na konwencie przewodniczących, o tym była mowa, w obecności Pana Skarbnika i jest to zapisane w protokole z konwentu, który jest. Także nie jest to jakieś takie zasłyszane i nie ma żadnych słów na papierze. Nie? Natomiast to Skarbnik jest na tyle poważnym człowiekiem, że to jest, raczej nie rzuca słów na wiatr. Proszę Państwa, poza tym jest jeszcze jedna rzecz. Proszę Państwa, zapewne nikt i w żadnej dzielnicy nie będzie realizował czegoś, co jest w tej chwili abstrakcją. Mówię abstrakcją w sensie, że tak powiem, coś wydumanego, to wszystko. Bez tego i tak będziemy realizowali coś, co nam jest potrzebne, a ludzie po prostu jedni, że tak powiem, znaczy potwierdzą pewne potrzeby dzielnicy. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa jeszcze ma pytania do naszych moderatorów? Nie ma. W dyskusji głosów brak, zamykam dyskusję, poddaję projekt uchwały pod głosowanie. Kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały w proponowanym brzmieniu? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Kto jest przeciw? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Dziękuję bardzo. Kto się wstrzymał? Kto się wstrzymał, to jest pytanie retoryczne. Zero. Uchwała nie została odrzucona.